Parafia Bożego Ciała w Pręgowie. To właśnie w tym miejscu znajduje się zabytkowy kościół pochodzący z XIV wieku. Zbudowany jest z nieociosanego kamienia, zaś wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII wieku. Z pewnością jest to perła budownictwa w gminie Kolbudy. Dlatego też zarówno księże, jak i wielu parafian stara się jak może dotować zabytek. Nie bez znaczenia jest też wsparcie gminy. Staramy się o to, moi poprzednicy i ja. Przy wydatnym udziale pomocy gminy udało nam się wykonać nowy dach na kościele. W kościele kilka lat temu odkryto zabytkowe freski. Było to możliwe dzięki pomocy gminy. W tym roku oddaliśmy do renowacji ołtarz zabytkowy pochodzący z XVII wieku. Renowacja obliczona jest na kilka lat i składa się z paru etapów. Niedawno podczas remontu odkryto przypadkiem freski sprzed kilkuset lat. Można je teraz oglądać w całej okazałości. To, co zachowało się, to scena sądu ostatecznego. Możemy zobaczyć tutaj lewiatana pożerającego tych, którzy są skazani na piekło. U góry Chrystus triumfujący, to również niektóre postacie apostołów nad amboną. Postać apostoła Jakuba, potem scena przedstawiająca znaki męki pańskiej. Zachowały się również zacheuszki, a więc miejsca, w których był kościół namaszczany w trakcie konsekracji. Kościół nie dostał uszczerbków podczas wojny, jednak z biegiem lat zaczął niszczeć. Dlatego od pewnego czasu prowadzone są prace renowacyjne, mające na celu odnowienie tej zabytkowej świątyni.